dzisiaj jestem na zawodach, takich wewnętrznych, władkowych, natomiast borykam się z takim małym problemem, taką myślą, co zrobić na Mistrzostwa Polskie, bo dzisiaj mamy ślankową pogodę. Ja mam ten mój parasol dekatonowski, ten taki najtańszy, i on jest spoko na wiatr. Tak jak słyszycie, no dosyć mocno wieje, natomiast jest ok, nie? Można się pod nim schować, jeżeli chodzi o wiatr. Natomiast tam mieliście przed chwilą Alicję Graf, no i oni mają też taki parasol, trochę większy, no i widać, jak ciężko go rozłożyć. I myślę, że chyba czas najwyższy nad tym, żeby zastanowić się, jaki kupić sobie na Mistrzostwa Polski namiot plażowy. Zobaczcie, tam koło mnie kolega ma IMAXa i tam jest jeszcze też dekatlonowski, taki chyba za 200 zł, taki ala namiocik. On jest bardzo fajny, ale go się bardzo ciężko rozkłada. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku myślę, że zapowiada się ciekawie. Wkręcasz? Wkręcasz, mówisz? Tak, zobacz, jak to trzyma. No. No nie, bo to teraz, bo tu jest naciągnięte. Normalnie to jest takie plastikowe, 4 zł chyba kosztuje. W Kauflandzie. W Kauflandzie. Okej, okay, ale słuchaj, ile kosztował was ten namiot? Nie, to jest parasol w sumie. Parasol. Nie pamiętam, 190? 170. No dobra, dobra, ale słuchajcie, na plaży przy wietrze to chyba słabo, nie? No dlaczego? No ale ja widzę, jak się męczycie z tym rozkładaniem. Nie, dobra. Zakotwiczone. No ale co? To trzeba ze swoją paletą chodzić. No tak, trzeba. Trzeba mieć samochód odpowiedni. No. Nie, no słabo jest przy wietrze, ale na razie wiesz, no najmniej sobie kupię za jakiś czas, ale póki co to wiesz. Bo ja zobacz, Alu, też mam taki zwykły, mały, fajny, ale nie mam daszku. Aha. Rozumiesz, od wiatru spoko, ale nie mam dachu, nie? A tutaj widzisz, fotelik wstawiam. Fotelik wstawiam i zobacz, i sobie tak osiedzę i... Świetnie, no to takie wiesz, to na las karpiowe, no, ekstra. Cześć, witam, ale, ale na plaży chyba, wiesz co? No to by trzeba było chcieć, nie? To rozstawiać, bo to jednak ten wiatr robi żagiel taki duży z tego, nie? Patrz, ale zobacz, chodzi o to, że... Pyk. Nie, no miejsce masz i to jest dosyć duże, nie? Duże jest. Miejsce jest, ale trochę balon się z tego robi, taki żagiel, nie? Tak, ale ten patent jest najlepszy, ten. Ten. Bo zwykłą rurkę wsadzisz, to ona się, wiesz, a to wkręcasz tak ładnie i siedzi. 4 zł chyba kosztuje. To jest długie? No takie o. Takie coś. No. Ci pokażę, jak to jest. Wszystko ok, tylko że niskie, nie? Wiecie, niskie, zobaczcie, nic dużego nie wsadzimy tam. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, będzie na nas deszcz padać. Ale jest tanie, lekkie, szybko się to rozkłada i naprawdę wytrzymuje spory wiatr. No, ale nie chroni nas przed deszczem. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, to jest IMAX pierwsza, jedynka czy dwójka? Ten krótki czy długi? Nie, długi. To jest długi, czyli jedynka. Tak. Co możesz o nim powiedzieć, bo robię film właśnie o namiotach. Co ci mogę powiedzieć, Michał? Ja sporadycznie łowię, dla mnie jest fantastyczny. Biorę go na ryby, biorą go dla mnie dzieci, jak idą na plażę. Sprawdza się. Z rozstawieniem, rozumiem, nie mam problemu, bo go tylko, co, rozstawiasz te cztery nogi i cześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Szybka piłka, spornik u góry, odciągi. Wsio. Jest rozstawiony, tak? No i widzę, że, bo Alicja tam na samym początku ma taki parasol. Tak? Widziałem, jakim na wietrze, wiesz, to lata, u ciebie to stoi. Zobacz, jakby w ogóle wiatru nie było. No sorry, no jak ktoś lubi parasol, to niech nosi parasol. No właśnie, ja chcę z parasola wyjść. Ja lubię. Może nie tak. Pewne rzeczy są, tak jak Mirek Gola całe życie chodzi z parasolem. Aha. On jest przywiązany do tego. Ja dużo nie łowię, bo łowię tam powiedzmy 5-6 lat, ale jak zakupiłem IMAXa, nie była w gębie, nie? Mhm. No. Czyli okej. Okay. No. Ile dałeś? Nie pamiętam, nie liczę tego. Nie. No. Jestem z tych osób, co nie liczą tego, nie? No powiedzmy sobie wprost, no. Ale ma dobrą naklejkę. Dobra, lecimy dalej. Bardzo dobrą. A tu jest jeszcze lepsza. Tu jest jeszcze lepsza, ale już nie łowią.
skuter poszedł na sprzedanie w tydzień temu. Kalery. No. Tu jest jeszcze lepsza, a tu jest jeszcze fajniejsza, widzisz? Popatrz, tego też już nie było i nie ma. Nie ma. No. Ale tu jest fantastyczna nalepka. To jest najlepsza chyba w świecie, nie? Co ty na to? Na pewno najbardziej skomplikowana, nie? Nie. Bardzo taka, wiesz, wyjechana, nie? No siedziałem nad nią, słuchajcie, z 3 dni. Ja nie zechcę mówić. Ja nie mam w czym dalej kawy, Michał. Dobra, ja wiem, chodzi mu o kubek. Lecę dalej. Powodzenia wszystkim, piąteczka. I mamy taki oto namiocik. Jest to namiocik z Decathlonu. Zresztą tak jak ten mój parasol. 190 zł gdzieś, nie? Tak jest. I jesteś zadowolony? Tak, bardzo. A nie przeszkadza ci to, że trzeba te rurki wsadzać? Bo zobaczcie, one są takie łączone rurki. Nie przeszkadza. Nie? Nic. Bo tak jak rozmawiam z chłopakami, to dużo ludzi właśnie narzeka na to, że musi te rurki, wiecie, składać, rozkładać. Jak jest wiatr, to jest to problem. Nic nie przeszkadza. Nie? No i cena. I dwie osoby się zmieszczą, jak coś, to... No i ma ten daszek, zobaczcie, ja tego nie mam na razie u siebie, że jest ten daszek. I to przy dużych ulewach jest fajnie, nie? Dobra, a jaki wiatr wytrzymuje? Oj, powiem wam, byłem do 7 nad morzem i... Świetnie, no wygląda w ogóle fajnie. Jakieś śledziki z tyłu i robi robotę, nie? Robi robotę. No zobaczymy. Zobaczymy, czyli zobaczcie, mamy tego IMAXa, mamy tego, to jest, jak on się nazywa? Kapelan jakiś. Ta. No właśnie, z Decathlonu, co tam dalej mamy? Zepko. Okej, kolega ma Zepko, zobaczcie, on jest podobnie zrobiony jak IMAX, też ma 4 nóżki. Jesteś zadowolony? No, bardzo. A ile to kosztowało? No, jakieś 300 w promocji było. Mhm. I na razie się ładnie sprawdza. Robi robotę. Zobaczcie, tu nawet ma coś do powieszenia. To ma też plastikowe, tak samo mają IMAXy. I to jest pięta achillesowa, to się potrafi złamać, na to trzeba uważać. Słuchaj, a jak to w transporcie to wygląda? To jest nieskładane, rozumiem, te nóżki. Składa się w pół. W pół? No. No rewelacja, o to chodzi, żeby to było jak najmniejsze, nie? W pół się składa, nie? Mhm. Jest bardzo krótkie, nie? Na pewno o wiele krótszy niż IMAX, nie? Tak. No. I tańsze, słuchajcie, to może być dobry strzał. Patrzę dalej, zobaczcie sobie dalej. IMAX i tam dalej parawany i znowu IMAX. No, ale naprawdę bardzo fajnie się sprawdza ten Zepko. Zepko. No, się szybko rozkłada, nie? Bo jest też składany rurka w rurkę, na gumkę. A nie pamiętasz ile waży? Nie, ile waży nie. Ale tutaj u góry teraz, zobaczcie, to wam wrzucę tą wagę, bo ta waga w sumie jest też istotna, jeżeli my chodzimy na tą plażę, gdzieś tam losujemy stanowisko na jakichś zawodach i mamy do przejścia pół kilometra czy kilometr, to każdy kilogram robi robotę. No dobra, słuchajcie, no jakieś podsumowanie, nie? No i szybko akcja, zamówiłem 4 sztuki namiotów IMAXa, jedną już dałem królowi. No mamy jeszcze 2, te oczywiście idą do chłopaków, którzy, no szybka akcja była, jak chcą. Ja już swój, zobaczcie, nawet przyczepiłem do tego pokrowca Sonika, jest ok, wypróbujemy to teraz na plaży. Słuchajcie, nie jest tak źle. Da się ten namiot, przyłożyłem ten namiot do tego pokrowca Sonika i słuchajcie, daje radę. Trochę trzeszczy, ale wydaje mi się, że troszeczkę nawet lepsza sytuacja niż wcześniej. Natomiast wejście na plażę zamknięte, ale żem się wpakował. A myślałem, że mam lifehacka. Kurczę, muszę przeparkować, ale beka. Oprócz tego, że tak kropi, to nie jest aż tak najgorzej. Po prostu nas te drzewa osłaniają trochę, mamy z tej strony jakoś wiaterek, on się będzie zmieniał na taki typowo zachodni, natomiast tak jak widzimy tam w tle mamy przyrządek rozewia, więc i tak będziemy osunięci od tego wiatru. No i teraz taki lifehack, który dostałem od kolegów, jak wiatr wieje, co zrobić, jak postawić taki namiot. No więc kładziemy go na ziemi, rozciągamy o tak i tutaj nasypujemy piach i potem go tak stawiamy. Słuchajcie, w życiu nie miałem go na plaży i nie widziałem, jak to się rozkłada, dlatego spróbujemy to zrobić teraz. Dobrze zrobiłem, zasypałem piachem, no bo jak mam tamtą stronę wiatr, to najpierw tak sypiemy piachem i potem rozkładamy? Wszystkie strony rozkładamy piachem. No tak, ale jak z tamtej strony mamy wiatr,
To najpierw to obsypujemy piachem i go potem wstawiamy. Są dwie teorie, że albo właśnie tak jak ty zrobiłeś, od środka odsypujesz, aha, a są też zawodnicy, co od tyłu zasypują. Także aha, to są dwie różne teorie. No dobra, i teraz obsypuję z każdej strony i tak, stoi. Tak. Był to taki chrzest wojowy. Wszystkie mają taki daszek, taki powalony, nierówny? No ty go naciągasz przecież. No, ale dalej on jest nierówny, jak go sobie napniesz, wiesz? Nie? Ja robię inaczej. Aha. Ja sobie mocuję to do góry nogami, tak? Aha. O, takie coś. I teraz. On jest, wiesz, on jest od transportu jest podnieciony, nie? Aha. Ale sens daje taki, że ci kawałek dalej osłania jeszcze tak, nie ma patrona, nie kapie. No i to jest to. Widziałeś takie coś? Nie. To jest takie dziwne, nie. Nowe światełka. O tyle fajne są, że je przyklejasz taśmą, załóżmy, do wędki, do szczytówki, mocno, porządnie, tak, i zostawiasz. Chcesz włączyć, aha, a nie potrzebujesz, nie łowisz i zostawiasz na wędce, nie musisz zdejmować w ogóle. Okidoki, obsypane, zobaczcie, piachem. No na razie nie mam gdzie usiąść, muszę rozłożyć tutaj wędki. Natomiast wygląda optymistycznie. To jest IMAX wersja 2, czyli zobaczcie, mamy te teleskopy. Je rozłożyłem na samym początku i było optymistycznie, bardzo fajnie. Na razie, słuchajcie, nic złego nie mogę powiedzieć. Już widać, że tutaj się zbiera woda. No zobaczymy, jak on będzie przeciekać. Zobaczcie, tutaj w tych takich miejscach, gdzie by na nas mogło coś tam kapać, jest wzmocniony. Słaby punkt to chyba ten plastik tu. Ale to zobaczymy w praniu, bo dzisiaj ma padać. Mam światełko, hurra! Słuchajcie, rozmawiałem z Adamem Cempel jeszcze przed zawodami. On mówi, że słuchaj, Michu, ma wiać. A te namioty, nawet jak się podsypie je tak dookoła piachem, co średnio już teraz widać, bo jest ciemno, to one i tak potrafią się przechylić, bo on jest dosyć wysoki, nie? Także mówi, weź sobie pręt taki, wiecie, metrowy albo półmetrowy, chociaż sobie gdzieś tam wbij. Także no, mam sznurek i mam taki oto, nie wiem, pręcik, spróbuję to gdzieś tam wbić się z tyłu i zakotwiczyć, żeby chociaż taki naciąg jeden zrobić i myślę, że to powinno wystarczyć, ale muszę wam powiedzieć, że już tutaj więcej, widzicie, zawodników gdzieś tam miesza coś przy tych swoich namiocikach, bo co po niektórym widzę, że już poleciały. No tutaj ten też się trzęsie. Tego aż tak może nie czuć, ale wieje. Wbiłem pod kątem i jest okej. I jadą chłopcy raderowcy. Ci, co sobie mają dobrze. Nie? Konka, konka! Słuchajcie, pada i wieje. I to mocno wieje. I mocno pada. A ja tu sobie siedzę, przyjemnie, światełko świeci. Namiot trochę się rusza, tam gdzie sędzia ciśnie. No. Na razie daje radę, ale balon się nie zrobił z tej strony. No dobra, jest okej, okay. Na razie. Uciekamy z plaży! Głowę chcę urwać! Dawaj. Ostrowo jeszcze gorzej chodzić, nie? Ostrowo? No! Temu się wszyscy zwinęli, namioty połamane, wędki połamane, tripody poprzewracane, na drogach drzewa pozwalane. Armagedon, lecimy do Pomorzanki! No dobra, dotarliśmy do Pomorzanki i tutaj będzie z tego film, tak, bo to będą Mistrzostwa Polski, relacja z Mistrzostw Polski. Natomiast, kochani, jeżeli chodzi o namiot, przetrwał, nie bez szkody, bo delikatnie na szyciu gdzieś tam widać, tak wiecie, że się ciutka rozlazło, naprawdę ciutka, to już naprawdę takie czepialstwo z mojej strony. Było źle, nie było tragicznie, bo u nas aż tak mocno nie wiało, natomiast było źle, bo na tych zawodach, na tym sektorze, na którym byłem, Juskowi, Florkowi dwie wędki wpadły do wody i w ogóle może je praktycznie zabrało, żeby nie Izabela Weyman
to byłoby źle. Szymona dostała za to nagrodę Fair Play na tych zawodach. Dużo sprzętu wylądowało w wodzie, bo no, wiatr porywał namioty, parasolki i to gdzieś tam leciało, aż w końcu gdzieś tam w wodzie wylądowało, więc no naprawdę było źle. Namiot to przetrwał, więc z czystym sumieniem mogę ten namiot i Maxa Wam polecić. Bo to o to chodzi, nie? Że wiecie, tu nie jest tak, że tutaj będziemy kupować sprzęt od czapy i go reklamować jeszcze i Wam polecać w ciemno, no, nic z tych rzeczy. Sprzęt jest ok, ten namiot i Maxa jest ok. Poza tym ta wersja druga, którą ja mam, jest o tyle ulepszona, że ma te nóżki teleskopowe, o którym Wam powiedziałem i po prostu w transporcie jest krótszy. No i to tyle. Niektórzy wolą jednak mieć tą wersję pierwszą, czyli mieć duży taki namiot, no chama wtedy 1,80 m wysokości, no w każdym razie duży jest, nie? No i to wtedy w transporcie też jest 1,80 m, nie? A tutaj mamy taki tam ponad metr trochę. Całkiem spoko. Naprawdę z czystym sumieniem polecam go. Nawet na taki duży wiatr, tylko pamiętajcie, jedna kotwa, ja mam taką półmetrową, wbijam ją pod kątem, dwa sznureczki, piękna sprawa. Przetrwaliśmy to. Cześć!